Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomość na 22 września 2021 mamy troszeczkę tych wiadomości dzisiaj, także za chwilę do nich przejdziemy. Widziałem, że Bob Lucas się pojawił, ale jest tutaj dostępny tylko dla swoich premium members, czyli no niestety tej opcji nie mam wykupionej, więc miejmy nadzieję, że ten specjalny update cyklu. Pojawi się na YouTubie również, gdzie tu jest jego kanał. Pamiętajmy, Bob z ostatni miesiąc tłumaczyliśmy miesiąc temu i najczęściej te wideo, które jest tutaj dodawane, jest też potem update'owane na YouTubie. I teraz pytanie, czy ono się pojawi, czy to jest jakiś wewnętrzny Update tylko krótkiego jakiegoś filmu, więc nie mnie oceniać, zobaczymy czy tutaj się pojawi lub czy będzie dostępny w darmowej formie, tak jak wcześniej mieliśmy na Bob Lucas czteroletni cykl, czy tylko teraz już wchodzi w Premium Members. Nie wiem, nie jest to mała suma, 149 dolarów za miesiąc lub 995 za rok, ale zobaczymy w takim bądź i, i wrócimy tutaj do Boba Lucasa. Mieliśmy w ostatniej chwili audycję też rzeczywiście CryptoCrew, ta audycja została dodana wczoraj, tuż po albo tuż przed Dzień Dobry Crypto, potem już nie sprawdzałem, więc macie update ostatni tygodniowy od CryptoCrew, no i przejdźmy w takim bądź razie już na... Coingecko i zobaczmy, gdzie się znajdujemy z Bitcoinem. 41 979, także tracimy 42 tysiące. Pytanie, czy 40 tysięcy zostanie utrzymane? To jest bardzo ważna granica, o której mówił Crew. No i też jest parę tutaj analiz technicznych dzisiaj, które też przytoczymy z mainstreamowych mediów. 24 godziny minus 4,3% w dół. A projekty, które sobie najlepiej poradziły, nadal decentralized social, 40%, tam chyba był jakiś update albo news. Nie wiem, czy tutaj go mam zaznaczonego, zaraz y, sprawdzimy sobie XDC Network 13.1, Olympus 11.1. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest OMG Network minus 12%, Osmosis minus 11.3% i Hedera Hashgraph minus 11.1. I pamiętajmy, że to jest pierwsza setka, y, także te są tutaj. Przytaczane. The Bull Coins przytacza nam plan B, bo wiemy, że wczoraj Crypto Whale dodał nam informację o tym, że powinniśmy być w granicach 100 tysięcy dolarów na właśnie jego modelu. Wiemy, że tam tych modeli jest parę, albo przynajmniej no, więcej niż jeden. I tutaj od razu wychodzi plan B z informacją. Nie wiem, czy widział Crypto Whale'a i to jest informacja i odpowiedź na właśnie to, jak powinien wyglądać Bitcoin i jego cena przy Właśnie tym miesiącu, więc sprawdźmy sobie jego zdanie w tym momencie sierpień 47 tysięcy wrzesień 43. Także to koreluje z tym, że wrzesień najczęściej jest oczywiście tym miesiącem spadkowym, i o tym mówiliśmy tuż przed wejściem we wrzesień na audycji dzień dobry krypto no i 47 tysięcy wrzesień już 43, czyli koreluje z tym, że troszeczkę we wrześniu powinniśmy spaść, październik powinno być to 63 tysiące dolarów. Listopad 98, a grudzień 135. No i wtedy, jeżeli to by się spełniło, to na pewno by się spełnił 2013 rok i powrót do tego, co się wtedy również działo czyli podwójny szczyt w jednym roku by tutaj zagrał, i pewnie bardzo dużo ludzi liczy na to spełnienie. No teraz pytanie, czy tak będzie. TXMC dodaje nam informacje statystyczne, które wolumeny albo jak stare portfele. Wyprzedawały się na tych ostatnich spadkach 96,8% wszystkich wolumenów Bitcoina objętych transakcją w sieci 20 września. Dzisiaj mamy 22, także dwa dni temu, kiedy te spadki można byłoby powiedzieć zapoczątkowane, no to miały mniej niż jeden tydzień. Czyli wolumeny miały mniej niż jeden tydzień. 99% wczorajszego wolumenu miało nie więcej niż trzy miesiące kupione po. 20 czerwca. Jedynymi użytkownikami sprzedającymi teraz w sieci są nowicjusze i normalni, którzy teraz wchodzą. Jeszcze nie zabrzmiały dzwonki alarmowe. O czym nas tu informuje ta osoba, to to, że ci, którzy grają albo na bardzo krótkich pozycjach i chcą tutaj ugrać coś, wiecie, wyjść z pozycji chwilę później, a na pewno nie są to stare. Portfele, które wierzą w to, że cena BTC będzie wzrastać. Deso na Twitterze uwielbiam ten profil, bo bardzo dużo danych statystycznych nam podaje i często takie, o których zapominamy, na przykład, że CoinMarketCap ma w tym momencie 12 tysięcy cryptocurrencies, czyli kryptowalut i 411 giełd. Także dane statystyczne, które nam przypominają o tym, ile jest teraz krypto na CoinMarketCap i pamiętajmy, że CoinMarketCap nie ma tyle co CoinGecko tam coraz częściej się dodają dużo szybciej niż na CoinMarketCap Joe Weisenhall dodaje fany, czyli zabawny szczegół, dlaczego? bo The Block dodał informację 4 godziny wcześniej o tym, że 30 milionów dolarów w Ethereum, te które należały prawdopodobnie do giełdy WEX Zostały przesłane, są w ruchu. I teraz pytanie, czy dlatego, że ta osoba została aresztowana w Polsce i tam było przesłuchanie, i odblokowali te po prostu 30 milionów po przesłuchaniu, ktoś dał klucze, czy po prostu zupełnie przeciwna piłka tutaj jest zagrana? Ktoś, kto wiedział, że ten szef jest gdzieś tam aresztowany, wysłał takie ilości Ethereum. No i zabawny szczegół jest taki, że Ethereum powiązany z Wexem, który jest przenoszony, ktokolwiek zainicjował przelew, nie określił wystarczająco wysokiej opłaty za gaz, a transakcja czeka w kolejce od 24 godzin. Także jeszcze nie zostały przesłane te Ethereum. Jesse zapytał na Twitterze, czy dobrze słyszałem, że Joe Biden, czy on powiedział, że IRS... Będzie miał wgląd, co wchodzi i wychodzi z naszych kont bankowych. Ktoś tutaj dodał informację, że wszystkie transakcje powyżej 600 dolarów. No i on tutaj oczywiście mówi o tym, że no 600 dolarów to nie jest tak dużo w Stanach Zjednoczonych, bo na przykład płatności za hipotekę to jest 1400 dolarów, ubezpieczenie 1670, płatność za drugi pojazd 834, płatność powiedzmy za jakieś usługi ciężarówką czy jeżeli ktoś jeździ ciężarowym autem albo trakiem bardziej no to wtedy też ma pewnie na tydzień płacone po 800, 900 albo 1000 dolarów. Także każdy będzie wiedział powyżej 600 dolarów przynajmniej administracja Bidena, jakie wychodzą z naszych kont bankowych kwoty i na co, tak? I to może oczywiście przejść na wiadomo krypto, z tym co oni tam sobie ostatnio zamierzyli. Chińskie rynki, pamiętamy, że były zamknięte w poniedziałek i wtorek. Miały wakacje, no i jutro może być poważny dzień dla rynków azjatyckich, i będziemy widzieć tak naprawdę po kłosie tego Evergrande, co się dalej dzieje w tym wypadku. Więc tutaj poniedziałek i wtorek mógł być bardziej bezpieczny. Teraz pytanie, co będzie w środę, bo rynki chińskie, zdaniem Wall Street Silver, właśnie się otwierają. Po krótkiej przerwie zobaczymy już dzisiaj, jak zareaguje chiński rynek, i reszta oczywiście. Zagranicznych rynków. Denis Porter dodaje ciekawą wiadomość, a więc, jak przewidywałem, mimo intensywnego sprzeciwu ze strony wszystkich, w tym bitcoinerów, rynek NFT umarł. Średnia cena NFT spadła o ponad 99%, nadeszła płynna śmierć. Przepraszam, nie przepraszam w sumie za nazwanie tego rynku oszustwem. Pompowanie i opróżnianie zakończone. Hejterzy mają zamiar trafić na moje zmianki z wybranymi danymi pewnie tutaj będą go. Od tej strony podchodzić. Rynek NFT rozpada się na naszych oczach. Aktywne portfele w dół, transakcje dużo w dół. I ktoś go tutaj wziął pod włos oczywiście, że no nie do końca można brać się albo ufać tym danym. OK, jeżeli chodzi o wolumen ostatnio przy takich spadkach no to wiadomo, jeżeli ktoś chciałby zakupić NFT, i jeżeli są takie spadki na rynku, to też pewnie te ceny NFT będą spadać. I ktoś tutaj go zapytał o inną rzecz, jak Eris Izom. To, to mówi o średniej cenie NFT, co z tego, że do indeksu dodano kilka tańszych NFT. Na pewno w ciągu ostatnich dwóch miesięcy uruchomiono 75 do 100 nowych projektów NFT, no i ktoś dodał tutaj realny wykres niżej. Także wycięty wykres u tamtego pana, tu mamy realny wykres z tymi, można powiedzieć, poważniejszymi projektami, pewnie, i on nie jest aż tak negatywny jak ten wcześniejszy. Także zawsze czytamy odpowiedzi pod Twitterem. Żeby po prostu no, mieć informacje z dwóch stron, tak? A nie tylko z jednej tej negującej rynek NFT, ale to nam daje fajny wydźwięk tego, że jeżeli rynek NFT dobrze sobie radzi, to pewnie również dobrze sobie radzi rynek, oczywiście, cen w Bitcoinie i altów. I to jest ciekawa informacja. John Pompliano za to pyta się albo dodaje informację, skąd Amerykanie biorą swoje informacje na temat newsów. I mamy tutaj te, oprócz oczywiście mainstreamowych mediów, chociaż ktoś tutaj zauważył, na pewno nie jest CNN, BBC i NBC, bo to są bardziej propagandowe e, twory, można tak nazwać, ale te, oprócz okej, okay? Facebook 31%, YouTube 22%, Twitter 13%. To ja bym tutaj Twittera dał ciutkę wyżej. Facebooka to ja parę lat nie używałem, pewnie. I, I nawet nie wiem, co tam się dzieje, i, i pewnie nie, nie do końca widzę to. Dalej mamy y, Instagram 11%, TikTok 6% i LinkedIn 4%. Także stąd bierzemy nasze wiadomości. Ja bym tutaj Twittera przesunął o wiele wyżej, ale dajcie znać, skąd wy bierzecie swoje wiadomości. Czy zgadzacie się z Facebookiem numer 1, YouTube numer 2, Twitter numer 3, reszta to jest wiecie. No. Instagram, TikTok, LinkedIn. Dajcie znać, bo jestem ciekaw, skąd wy bierzecie swoje newsy. I mam nadzieję, że to nie jest tylko jedna platforma, czy jeden youtuber. Bernard Miller dodaje informacje na temat hmm, można powiedzieć, czy Teter jest tym czarnym łabędziem. O tym można ostatnio bardzo dużo dywagować. To jest taka saga odcinek 1600 do 16, 121. Dynastia zaczyna się w 2017 roku, jeszcze się nie kończy, ale. Jeżeli wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie ten tweet, to zobaczmy jego zdanie. Ja dodam może ten tweet do linka. Możecie sobie sprawdzić wtedy, czy Tether jest black swan tego rynku, czy nie. Ale to potwierdza moją tezę, że bitcoin i wszystkie krypto są aktywa ryzyka. I ta teza również potwierdza, że utrata zaufania do Tetera doprowadziłaby do ucieczki w bezpieczne miejsce na USDC, BUSD, Fiat ze skutkami opisanymi w moim artykule. I tutaj macie te skutki opisane, także ja już nie będę do nich przechodził, ale nie wiemy, to ostatnio jest częsta spekulacja tego marketu i można to nazwać teoriami spiskowymi, nie mnie to oceniać, ale coraz częściej widzę wiadomości, bo nie wiemy, czy uderzy to w Evergrande, bo ponieważ nie mamy pojęcia jakie aktywa posiadają w Tetherze, ale z pewnością jest to możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, nadal pozostałbym poza rynkiem, chyba że masz przewagę na przykład prowadzenie dochodowego bota, prywatne połączenia przedsprzedażowe na przykład, tworzenie własnych daps nft, osobiście zapewniam płynność albo zapewnia płynność stablecoinów, a we suszy swap i finansowanie na USD i na ftx ale stawki spadły do 3 5%, co jest dość Poograniczne, po biorąc pod uwagę ryzyko. W tej chwili po prostu trzymaj aktywa kryptograficzne. Nie mam żadnych konkretnych informacji. Tutaj dodaję na odpowiedź, czy wiemy, czy Tether posiada na przykład jakiekolwiek tutaj. Swoje fundusze w tych 30 miliardach dolarów, bo tam połowa jest w tych aktywach. Wiecie, koszyk aktyw. Dowiedzieliśmy się, że tam jest tylko 3 do 4% w gotowie. No i nie ma żadnych konkretnych informacji. Osobiście byłbym zdziwiony, gdyby faktycznie posiadali tak dużo prawdziwych papierów komercyjnych, w tym Evergrande, takie jak kupione na rzeczywistym rynku papierów komercyjnych. Moim domysłem jest założenie, że CP, czyli Chińska Partia Ludowa, emituje powiedzmy jakieś podmioty stowarzyszone z Tether'em. No i ktoś jeszcze tutaj dodaje ciekawą informację również na ten temat. Tether ma w tym momencie 30 miliardów dolarów w, właśnie w tych aktywach papierów komercyjnych. No i to jest największy, nie, 7 największy taki holder na świecie. Ktoś gdzieś tam w komentarzach dodał, że BlackRock może przetrzymywać nawet 40% aktywów Evergrande. To jest do sprawdzenia. Naprawdę nie patrzyłem na to, dajcie znać, czy jest to potwierdzone, ale w tym momencie nie mamy żadnych informacji na temat Tetera i jakie papiery komercyjne trzymają, więc albo to jest proces tego, że kłamią, że mają jakiekolwiek takie aktywa, albo że no to jest gdzieś zakopane w tym kryptomarkecie, albo zakupują to z. Powiedzmy, jakiś marketów drugiego pochodzenia. Sam Teter nie informuje nas, jakie to są aktywa, a nawet ktoś chciał ostatnio się dowiedzieć, jakie to są aktywa, jakiś news i zostali po prostu zatrzymani przez e, prośbę w sądzie o to, żeby nie ujawniać tych informacji, bo może to być problem ze względu na konkurencję i ich. E, no, konkurencyjność w sposobie do innych tutaj stablecoinów, dlatego nie chcą ujawniać tego w tym momencie. Ale jedynym aktywem na takim markecie drugiego pochodzenia dla tej osoby Pukmana jest to, że tylko w Chinach może w tym momencie zniknąć 30 miliardów dolarów bez jakiegoś większego problemu lub bez śladu Wall Street Pro. Też mówi o tym podobnie. Evergrande upada. Jeśli Tether nie ujawni w tym tygodniu pełnego składu swoich zasobów, wówczas racjonalni inwestorzy założą, że posiadają papiery komercyjne lub inne papiery dłużne lub papiery wartościowe wyemitowane właśnie przez Evergrande. Więc tutaj Tether wydaje mi się, że już jakbyśmy stanęli na pocie, powiedzieli o tym, że nie trzymają żadnych ryzykownych aktyw. Te aktywa to są te. AA, jak to mówiliśmy wcześniej, tylko pamiętajmy, że Evergrande, zanim tutaj mieliśmy te spadki, był aktywem AA, tak? Więc e, poczekajmy, zobaczymy. Wygląda na to, że średni rozmiar bloku na Bitcoin SV przekracza 200 MB, czyli tym razem w zeszłym miesiącu mieliśmy średni rozmiar bloku 63 MB, dwa miesiące temu średni rozmiar bloku wynosił tylko 13 MB. E, po prostu tutaj ta średnia Rozmiaru bloku wzrasta. Jak tutaj pokazuje Streaming Sats, to to, że 99,3% tego block size ratio na BSV ma właśnie BSV w porównaniu do BTC i Bitcoin Cash. Tutaj mamy właśnie, jak wyglądają rozmiary bloków z tych trzech, które, czterech nawet, tu mamy ten ostatni twór z podzielenia się Bitcoin Cash i Ci, którzy uważają, że trzeba jeszcze płacić podatek od e, kopania, czyli od górników, to jest Amare C Shed, tutaj ta wersja. No ale widzimy, który tutaj ostatnio prowadzi w rozmiarze bloków. I pewnie będą się pojawiały tutaj oczywiście informacje o tym, że to jest spamowanie blockchaina i innej rzeczy. Fakty są takie, że block size należy na razie i króluje w tym. BSV. Żeby przybliżyć to, ile to jest transakcji na sekundę, bo tym najczęściej kierujemy się w różnych projektach w BSV, to to, że w tym momencie przy takiej ilości bloków 200 MB to jest nie jest duża jakaś, wiecie, wygórowana suma gdzieś tam w wizji Bitcoin SV. No to, to, ile mamy ostatnio, wczoraj na przykład, kiedy mamy 21, czyli z 20 września. 15 transakcji na sekundę. Bo pamiętajmy, że niektóre bloki mają 1 MB, inne mają 200, jakiś tam miał 2 GB, razem to zsumowało się i dało nam 15 transakcji na sekundę. I to jest tak więcej niż Ethereum w tym momencie. Pamiętamy, że to są tylko 1 GB bloki, w planach są 1 TB. Pytanie, czy to dowiozą? Bing Bitcoin broni poziomu wsparcia 40 000 dolarów po spadku cen. A więc BTC spadł z poziomu z obszaru wsparcia 44 000. no i teraz mamy trwającą korektę, zobaczmy co nam grozi. Obecnie BTC znalazł wsparcie powyżej poziomu wsparcia zniesienia Fibonacciego 0,5%, zobaczmy gdzie mam ten wykres, dokładnie tu, na poziomie 4800 i stworzył długi niższy knot. Pomimo odbicia wskaźniki techniczne są mocno spadkowe. MACD i RSI spadają, a ten ostatni szedł już poniżej linii 50. Oprócz tego super trend jest niedźwiedzi, to jest ta czerwona linia. Gdyby nastąpił kolejny spadek, następny znaczący poziom wsparcia wynosiłby 38 tysięcy dolarów. Ten cel to poziom wsparcia zniesienia Fibonacciego wynoszący 0,618. I dlatego tutaj będziemy bronić pewnie, jeżeli nadal byłyby te spadki. W tym momencie to jest 41 100. także widzę ostatnią krechę z godziny. A nie, to jest 8-godzinna krecha, sorry, tutaj mam zły wykres pokazany. Godzina spadliśmy z gdzieś, zobaczmy, jakie to są warunki w tym momencie. A więc 41,150, nie, 42 318 na 41,150. Najwięcej tutaj ten spadek był ostatni, także kolejny poziom, jaki należy utrzymać, to jest właśnie te 38 tysięcy. No i pytanie, czy tak się wydarzy. No i nie należy zapominać też o tym stock to flow. O mówiliśmy wcześniej, że długa droga do tego, żeby znegować jeszcze ten stock to flow w tym momencie, ale jeżeli cofniemy się do paru miesięcy wcześniej, jeżeli bitcoin miałby spaść w tym momencie do granic 30 tysięcy przez dłuższy okres, no to wtedy ta negacja stock to flow może nastąpić. Pytanie, czy te 40 tysięcy zostanie yy, ocalone, i teraz będziemy wracać już w rejony 50. You today Bitcoin spada do najniższego poziomu od sierpnia z 39,900 jako potencjalny cel. 39,900 to jest też jeszcze fajna cena, na którą warto. Zwrócić uwagę, więc mamy ostatnie no, krwawe wykresy rynku krypto. Nadal trwają te spadki. Gdy BTC spada do najniższego poziomu cen od sierpnia podczas globalnej wyprzedaży ryzykownych aktywów, eksperci Bloomberga uważają, że nie można wykluczyć spadku do 39,900. Także ten, ten rejon sobie również zapiszcie. Nie pozostaje nam nic innego jak obserwacja tych poziomów. Według słynnego sceptyka aktywów cyfrowych, rynek altcoinów może wyskoczyć w ciągu jednego dnia, czyli Spaść, można powiedzieć, albo nastąpi e, implozja niektórych altcoinów. W swoim niedawnym twicie przewodniczący Shift Gold i słynny bitcoin sceptyk Peter Shift wyraził swoje odczucia na temat obecnego stanu przemysłu kryptowalut. Bitcoin, altcoinów na rynku w ogóle. Powiedział, że obecna podaż jest znacznie wyższa niż istniejący popyt na rynku. Takie warunki mogą doprowadzić do gwałtownego spadku cen alternatywnych monet czyli altów i całej branży. My to wiemy bez żadnych statystyk. Jeżeli Bitcoin jest uśpiony, BTC, no to wtedy nie ma problemu. Na altach się zarabia. Jeżeli BTC spada mocno, to cokolwiek byśmy nie robili, chyba, że wychodzi jakiś fajny news na, danej, na danym alcie, wtedy no okej, okay, można tutaj jeszcze zarobić na, na dniowym wykresie. A potem znowu, że i tak ta e, kryptowaluta będzie spadać. Ale żeby zrozumieć to, o czym on mówi... To pewnie gdzieś tam ma DESO w swoich <grych> statystykach, albo na Twitterze go śledzi, bo dodaje dosłownie to samo co DESO. 12 tysięcy krypto mamy na tym markecie, i coraz większa jest ta, można powiedzieć, podaż na rynku. I dlatego, jeżeli ludzie inwestują w coraz to więcej krypto, wtedy ta siła nabywcza spada też, tak? Można tak powiedzieć w tym, bo się rozwadnia na różne nowe krypto, które tutaj wchodzą, a te inne mogą po prostu implodować. Także to nie jest jakaś, nie wiem, świetna, błyskotliwa wiadomość, to to, że po prostu rynek wzrasta, tak? 12 tysięcy krypto, i dalej one są tutaj dodawane. No pytanie tylko, czy ludzie tylko i wyłącznie inwestują w te nowe? Czy bardziej tutaj na tych ugruntowanych pozycjach, nawet na tych projektach, które nie za wiele robią, ale mają duży hype, zarabiają, czy faktycznie wchodzą w te nowe, które się pokazują. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o nowym exploicie, czyli, e, można powiedzieć, ataku hakerskim, w którym udało się wykraść 35 milionów dolarów, który uderzył w projekt vFinance. Więc ostatnią ofiarą takich hakerów jest vFinance. Zdecentralizowana platforma finansowa padła ofiarą exploita o wartości 35 milionów dolarów. Według doniesień, domniemany haker zebrał skradzione aktywa pod jednym adresem po wykorzystaniu adresu umowy handlowej vFinance. W rzeczywistości, zgodnie z oficjalnym wpisem na blogu, zespół v Finance monitorował szereg nietypowych transferów i po dalszym monitorowaniu zaatakowano łącznie 8800 Ethereum i 213 BTC. W chwili pisania tego tekstu było to ponad 35 milionów dolarów. Teraz szczególnie interesujący jest moment wspomnianego rozwoju, czyli dalszej sytuacji. Zaledwie kilka dni temu platforma oficjalnie uruchomiła swoją sieć główną na Avalanche wraz z uruchomieniem wydobywania płynności. W międzyczasie promowała się także w innym poście. W tym samym e, można tutaj rzucić światło na jej całkowite wartości zablokowane. To jest 300 milionów. Oprócz tego V Finance również zrzuca tokeny i promuje zyski na poziomie 600% dla pól eksploracji płynności V. Awax. Nie trzeba dodawać, że wielu członków społeczności szybko rzuciło hasło nigdy nie świętuj za wcześnie w WeFinance. No i w swoich najnowszych odkryciach zespół opublikował serię często zadawanych pytań na to, co się wydarzyło. Na przykład, atak miał miejsce na oczekującej umowie i nie wpłynęło to na wszystkie aktywa w sektorze stablecoina. Gospodarstwa USDT, USDC, DAI były bezpieczne. Aby jednak ograniczyć straty, protokół wstrzymał wszystkie swoje usługi, dlatego mówimy o tej decentralizacji w tych projektach, jest, dopóki się nie wstrzymuje różnych usług, aby chronić bezpieczeństwo zasobów większej liczby użytkowników. Więc zespół teraz monitoruje również i bada adres ataku z agencjami przeglądu kodu i platformami handlowymi. Także będą tutaj pewnie chcieli zablokować gdzieś z poziomu platformy. V Finance nie jest jedyną platformą, która spotkała taki los. Na przykład platforma Binance Matching, P-Network została wykorzystana za około 13 milionów dolarów w tokenizowanym Bitcoinie. W zeszłym tygodniu protokół Zabo Finance oparty na Avalanche został zhakowany na 3,2 miliona dolarów. Także dzień jak co dzień w świecie krypto. Oto jak 34% wszystkich portfeli na rynku krypto po prostu stało się negatywne, pewnie pod względem ceny. Więc y, zobaczmy. Odsetek podmiotów w zyskach osiągnął już 70%, gdy cena Bitcoina osiągnęła 30 tysięcy. Główną oznaką besy jest nierentowność większości uczestników lub podmiotów w rynku. Po ostatnim razie Bitcoina, w którym cena pierwszej kryptowaluty sięgnęła z 60 tysięcy z przedziału 10 tysięcy nastąpił ogromny wzrost odsetka podmiotów w zyskach, tak? Czyli większość tutaj, którzy wchodzili, mieli te konta na zyskownych pozycjach. Średnie wejście na Bitcoina utrzymuje się na poziomie około 20 tysięcy dolarów. Także to nie jest ostatnie. Wiecie. Walnięcie w górę w przypadku wzrostów, co oznacza również, że może to być silnym wsparciem dla ceny, na wypadek, gdy w przyszłości rynek spadnie o kolejne 50%. W chwili obecnej cena Bitcoina wynosi 40-400 z procentem dziennego wzrostu po szybkim odbiciu z 40 tysięcy. No, to była od tytułu ze wcześniej. No i zobaczmy, ile dokładnie mamy: 34% w tym momencie portfeli jest na negatywnych profitach. O, tak to. Zostawmy, czyli 34%, a ponad 60% jest nadal w proficie. I widzicie średnią, ważna informacja: 20 tysięcy średnia zakupowa wszystkich teraz portfeli Bitcoina. Shiba Inu dodaje ponad 100 tysięcy nowych posiadaczy w 3 miesiące. A więc sprawdźmy, jak to wyglądało w czerwcu: było 536 tysięcy posiadaczy tokena memowego. Teraz wrzesień, 3 miesiące później, jest 668 tysięcy, co oznacza wzrost o 132 tysiące nowych. Posiadaczy w momencie publikacji. Ponadto aktywa z 21 czerwca miały w pełni rozwodnioną kapitalizację rynkową w wysokości 6,8 miliarda, podczas gdy 21 września w wysokości 7,11. W ten sposób firma SHIB wydrukowała łącznie 290 milionów dolarów w ciągu 3 miesięcy, z czego 3,2 miliona dolarów wydrukowano codziennie w tokenach, czyli do dróg na SHIB jest w granicach 3,2 miliona. Codziennie, ale widzimy, że statystyki nieźle tutaj wyglądają. Ostatnio chyba po dodaniu nawet na Coinbase przybyło nowych użytkowników. JP Morgan, Deutsche Bank sprzeciwiają się surowym zasadom bazylejskim dla banków przechowujących Bitcoiny. Co miałoby to oznaczać? Trzy miesiące po tym, jak globalni regulatorzy bankowości zaproponowali surowe nowe zasady dla tradycyjnych instytucji finansowych poszukujących ekspozycji na Bitcoina, JP Morgan, Deutsche Bank i inni giganci bankowi sprzeciwili się temu, co wymagałoby od nich odłożenia jednego dolara w kapitale na każdego dolara posiadanych przez nich BTC. Także widzimy o co to tutaj chodzi? No, JP Morgan, a bardziej tutaj Deutsche Bank jest chyba przyzwyczajony do oczywiście przechowywania frakcyjnego, tak? Dlaczego mieliby teraz przechowywać dolara w Bitcoinie i dolara też fizycznego? No to się nie za bardzo spina. To jest bardzo święte powiedzenie z 2018 roku. To się nie spina w przypadku projektów. Bardzo fajne czasy. Ludzi, którzy promowali różne skamy. No to się nie spina, lub się spina. Tym razem się nie spina dla JP Morgan i bardziej Deutsche Bank. Surowe zasady zostały zaproponowane w czerwcu przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, grupę regulatorów z najważniejszych światowych centrów finansowych. Jednak Światowe Stowarzyszenie Rynków Finansowych, forum dla banków, które obejmuje JP Morgan, Deutsche Bank opublikowało we wtorek wraz z pięcioma innymi stowarzyszeniami branżowych list. Który sprzeciwiał się nowej regulacji. Uważam, że propozycje zawarte w konsultacjach są tak zbyt konserwatywne i uproszczone, że w efekcie wykluczają zaangażowanie banków w rynki aktywów kryptograficznych. Zgodnie z raportem stowarzyszenia napisały w liście do Komitetu Bazylejskiego. Więc teraz będziemy czekać na odpowiedź Bazylejskiego Komitetu. Zobaczymy, co oni zaproponują. Gary Gensler nie widzi, żeby kryptowaluty miały tutaj jakąś długowieczną przyszłość, albo że będą. Dłużej na tym rynku. Regulator mówi, że historia dzikiej bankowości w USA wykazuje ograniczoną opłacalność prywatnych firm pieniądza, no i zmienność bitcoina ograniczyła jego przyjęcie do płatności, czyli zmienność ceny. Więc przedsiębiorcy stworzyli stablecoiny, kryptowaluty powiązane z aktywami takimi jak dolar amerykański, ale niedawne rozstrzygnięcie sądy w najpopularniejszym stablecoinie Tether pokazuje potrzebę przejrzystości w rozwijającej się branży. I tutaj mamy Garego Genslera, który mówi o przyszłości krypto. No. Pamiętamy chyba tą osobę, która się świetnie wypowiadała o bitcoinie jeszcze na MIT, jak pozytywnym to jest technologicznym przedsięwzięciem i był pro bitcoin. Teraz w tej nowej roli widzimy, że troszeczkę mu się odmieniło ostatnio, a nawet porównuje stablecoiny do żetonów do pokera w kasynie. Przewodniczący United Securities and Commission, czyli SEC, Gary Gensler, podwoił swoją analogię do kryptowalut z dzikim zachodem, nazywając instrumenty stablecoina do hazardu w starych kasynach. W rozmowie z fenetonistą w Washington Post Dawidem Ignatiusem, Gensler powiedział, że wtorek, we wtorek bardziej, że większość projektów w przestrzeni kryptograficznej dotyczy papierów wartościowych, które podlegają regulacjom SEC. Podczas gdy Komisja Handlu kontaktami terminowymi towarowymi CFTC lepiej nadaje się do egzekwowania dla innych przewodniczący SEC opisał autorytet obu agencji jako solidny, ale powiedział, że istnieją luki w pokryciu, szczególnie w przypadku stablecoinów, które mogą mieć atrybuty kontraktów inwestycyjnych. Stablecoiny działają teraz w kasynie prawie jak żetony do pokera, powiedział Gensler. Mamy wiele kasy na dzikim zachodzie, a żetony do pokera są stablecoiny przy stołach do gier w kasynie. Gensler zasugerował, że zarówno SEC, jak i CFTC skorzystały z pomocy kongresu w odniesieniu się do regulacji egzekwowania stablecoinów. Także widzimy, że tutaj będzie zaciśnienie no Regulacji w przypadku stablecoinów. Pytanie z jakim skutkiem dla świata kryptowalut. Więc tu będziemy już to kontrolować. Również na tym kanale zobaczymy, gdzie to nas zawiezie. Na razie to jest propozycja, spokojnie. Możemy na razie odetchnąć drugą, ale widzimy, w jakim kierunku gdzieś tam Gary Gensler idzie. Twórca BitCloud uruchamia blockchain Decentralized Social z 200 milionami dolarów finansowania od A16S i innych Z-parci. Więc zobaczmy, niezależne od platformy Bitcloud, Ali nadzi uruchomił blockchain Decentralized Social właśnie i zobaczmy, kto tutaj w to zainwestował. Twórca Bitcoin, który występuje pod pseudonimem Diamond Hans, ujawnił dziś swoją tożsamość, uruchamiając sieć blockchain o nazwie Decentralized Social, DESO, Al-Nagy założył również startup stablecoina Basis, który został zamknięty w 2018 roku, powołując się na ograniczenia regulacyjne i zwrócił inwestorom prawie wszystkie zebrane fundusze o wartości 133 milionów dolarów. Teraz prawie wszyscy ci inwestorzy ponownie poparli al z inwestycją w wysokości 200 milionów dolarów. Do inwestorów tych należą renomowane firmy takie jak Anderson Horowitz, Sequoia, Social Capital. TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklubus Capital, Polychain Capital, Pantera Capital, Allentol Capital i inni inwestorzy The Blockchain Ventures, Distributive Global i inni. Także dobra, nie będę tutaj czytał wszystkich, ale widzimy, że gruby temat. Zapytamy, dlaczego poprzedni inwestorzy ponownie go poparli, zwłaszcza po tym, jak Basis nie wystartował. Al Naci powiedział ten blog, że bardzo zależy im na rozwiązaniu problemów, które nękają tradycyjnie scentralizowane platformy mediów społecznościowych. Myślę, że dla większości z nich nie chodziło tylko o zarabianie pieniędzy, ale o tworzenie lepszej platformy dla dyskursu publicznego niż to, co mamy Dzisiaj, powiedział al nagy Według al nagy centralizowane platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Facebook, Instagram, kontrolują dyskurs publiczny. <laughs> coś nowego, naprawdę, coś nowego. No, raczej, jeżeli ktoś wie więcej, no to wiadomo, jak media dzisiaj kreują rzeczywistość. Blockchain Desso obsługuje tradycyjne funkcje mediów społecznościowych, takie jak tworzenie profili i postów, oraz funkcje natywne dla blockchaina, takie jak tokeny społecznościowe, napiwki i NFT. Te funkcje mogą następnie umożliwić twórcom zarabianie pieniędzy. Więc Blockchain DESO. Tutaj musicie już zrobić swój research na ten temat. A sam Al Nagy powiedział, że każdy, kto chce korzystać z blockchaina DESO lub aplikacji zbudowanych na blockchainie, musi posiadać token DESO, natywną kryptowalutę blockchaina. DESO może być używany do tworzenia profilu, tworzenia postów, kupowania tokenów społecznościowych, kupowania NFT, dawania diamentów i nie tylko. Powiedział ogólnie rzecz biorąc, celem jest zwiększenie aktywności na blockchainie DESO, aby zwiększyć popyt na monetę DESO. I pytanie, czy mają do tego sztab techniczne, tak? Czy można to zrobić na tym projekcie? Czy nie wysypie się jak tak? Byśmy to ponownie zrobili na Ethereum. Nie wiem, na czym będzie to uruchomione. A, czyli już wiemy. Powiedział, że token DESO był wcześniej nazywany Cloud, Bitcloud. Teraz, wraz z uruchomieniem łańcucha bloków DESO zmieniono nazwy tokena i łańcucha bloków. Stworzyliśmy Bitcloud jako wczesny prototyp, aby umożliwić nam testowanie i iterację na blockchainie DESO przed jego publicznym uruchomieniem. Runda finansowania o wartości 200 milionów dolarów została zabezpieczona poprzez sprzedaż tokena DESO. Dlatego jeżeli zobaczycie gdzieś tutaj, zobaczmy, DESO uruchomiło na giełdach kryptograficznych, czyli już jest na blockchain.com, Ascendex, Handel i konwersje na i z dolara. Więc widzimy, że DESO będzie to nowy jakiś tutaj produkt, który ma po prostu zwojować świat. W przypadku mediów społecznościowych zobaczymy, jakie mają wydajne systemy bo już widziałem gdzieś media społecznościowe na blockchainie. Pytanie, czy to jest skalowalny projekt. YouTuber i posiadacz Doge Klauber Contessotto stracił prawie 500 tysięcy dolarów, gdy Dogecoin mocno spadł w zeszłym miesiącu. Znany na Twitterze posiadacz Dogecoina Glauber Contessotto, znany jako Doge milioner, który wciąż straci i odzyskuje ten nieformalny status, gdy Doge idzie w górę i w dół, także zależy jak tutaj cena Dogecoina Wygląda. Posiadacz Doge napisał na Twitterze, że ponieważ wielu gani go za pokazywanie swojego portfela, tylko wtedy, gdy Doge jest w górę, jest on również gotów zademonstrować swoje straty na kryptowalutach. Według rzutu ekranu, w ciągu ostatniego miesiąca tzw. Tak milioner Dogecoin'a stracił 500 tysięcy dolarów na swojej inwestycji Doge. Mimo to mężczyzna zamierza nadal trzymać najsłynniejszą kryptowalutę Memo. I tutaj mamy Pokazane to, ile on w tym momencie ma. Zobaczmy, ile zainwestował. 250 tysięcy dolarów dołcz w lutym tego roku. W ciągu jednego dnia odnotował również straty w wysokości 167 tysięcy dolarów. Po tym, jak został milionerem, YouTube zrezygnował z codziennej pracy i skupił się na swoim kanale YouTube i stronie na Twitterze, promując się kontestą. To ma nadzieję, że pewnego dnia jego portfel dołcz będzie wart aż 10 milionów dolarów. A potem przekonwertuje jedną dziesiątą tego na Fiat. Swój pierwszy milion zarobił na Doge w kwietniu i opowiedział o tym na Twitterze i Reddicie. Także widzimy, że to jest diamentowy hodler DogeCoina. Bing Binance opuszcza też Australię pod względem kontraktów terminowych na krypto i opcje. Binance, największa na świecie kryptowaluta, bardziej giełda kryptowalutowa, pod względem wolumenu przestanie oferować kontrakty terminowe i opcje na kryptowaluty swoim australijskim klientom. W ramach zmiany polityki Binance powiedział, że przestanie również oferować tokeny lewarowane swoim australijskim użytkownikom też. Więc na dzień 24 września australijscy użytkownicy mają 90 dni do zmniejszenia i zamknięcia swoich pozycji na te produkty. Dlatego Binance został delikatnie wyproszony z Australii na te oferowane produkty. Fundacja Solana powiedziała, że Powódź transakcji, jaka wystąpiła, doprowadziła do zamknięcia ich blockchaina na parnaście godzin, więc tutaj tłumaczę, co się tak naprawdę wydarzyło. Więc powódź tych transakcji rozpoczęła się wraz z uruchomieniem początkowej oferty zdecentralizowanej wymiany DEX lub IDO, która była hostowana na protokole zdecentralizowanych finansów, DeFi, opartym na Solanie. Radium. IDO to rodzaj uruchomienia tokena, który odbywa się na DEXie, a nie początkowa oferta ICO na scentralizowanej giełdzie. W tym przypadku IDO dotyczyło Grey Protocol, powszechnie używanego zestawu narzędzi Solana dla programistów DeFi. Sieć została przytoczona transakcjami generowanymi przez boty, które najwyraźniej próbowały utorować sobie drogę do sukcesu w ofercie tokenów. Czyli ktoś zaprojektował bota. Tam tych botów było dużo, dużo transakcji się pojawiło i dlatego przeciążyły one rozproszone węzły sieci Solana, powodując awarię niektórych z powodu ilości używanej pamięci. Sieć przestała produkować bloki, gdy nie mogła ustalić konsensusu co do aktualnego statusu łańcucha bloków. W zeszłym tygodniu Solana początkowo określiła wyczerpanie zasobów jako przyczynę przestoju, podczas gdy dzisiejszy raport nadal zgadza się z informacjami z zeszłego tygodnia. Zaktualizowany język Solany jest bardziej dosadny. Przyczyną zablokowania sieci był w rzeczywistości atak typu DDoS, czyli odmowa dostępu czy usługi. Ostatecznie walidatorzy sieci zdecydowali się zaktualizować i ponownie uruchomić sieć, tworząc hardfork z ostatniego potwierdzonego bloku. Hardfork, widzicie? Hmm, pytanie, czy tam coś z tego hardforku nie było w transakcjach? Ja tutaj wiecie. Teoria spiskowa mi tutaj krąży po głowie na to, że może przy tym ataku na FTX, chociaż takiego ataku nie było. Czy ten hardfork nie spowodował, że jakieś tam wytracone ewentualnie solany mogły być w tym hardworku przywrócone? Miejmy nadzieję, że nie, ale no tak gdzieś mi tam w tyle po głowie to chodzi. Dziękuję społeczności, walidatorom, inżynierom i całemu ekosystemowi Solana za wspólne rozwiązanie tego problemu. Czytamy w raporcie, w rzadkich przypadkach, gdy zdarzają się takie problemy, jest to destrukcyjne dla wszystkich. A gdy trzeba coś naprawić, w zdecentralizowanej sieci jest to prawdziwy projekt społecznościowy. Więc y, widzimy, że pokłosie tutaj znamy. Bardziej było to związane z y, jakąś opcją uruchomienia botów na nowym protokole, który się pojawił na Solanie. Nadchodzący film Lockdown będzie sprzedawany jako. Hybrid NFT przed premierą. Bilety NFT są również dostępne dla tych, którzy chcą uczestniczyć w premierach w Hongkongu lub Wielkiej Brytanii. No i projekt HNFT NFT jest prowadzony przez Marvion Media Limited, pierwszą na świecie firmę hybrydową NFT. Lockdown to nadchodzący thriller, którego akcja rozgrywa się podczas pandemii. O, zobaczcie. Tak, to czasy rzeczywiste, który trafi do kin w lipcu 2021. Jestem ciekaw, jakie jest przesłanie tego filmu. Istotą filmu jest to, że aktor grany przez Kevina Leslie wchodzi na przesłuchanie, w którym jest zmuszony wziąć udział w serii testów, które określić los innych pokoju. W filmie zagra Xander Barkley wraz z długoplanowymi występami Anity True, Johna Savage, Alex Wilton, Reagan i Pameli Nowmete. Według producenta i reżysera Bizota Tonga lockdown to komentarz do wydarzeń z 2020 roku. A, czyli na czasie. Dobra, i zobaczmy, czym jest tak hybrydowa kolekcja. Marvion Media planuje wypuścić 5 limitowanych edycji HNFT w miesiącu poprzedzającego premierę filmu. Dodatkowo bilety NFT będą dostępne dla publiczności, aby móc wziąć udział w premierach w Hongkongu lub Wielkiej Brytanii. Marvion Media Limited to firma blockchain, która reklamuje się jako pierwsza na świecie hybrydowa firma NFT. Według Marviona HNFT to zintegrowany, najlepszy w swojej klasie inteligentny kontrakt, który może wykonać transakcje, a także zawiera szczegółowe warunki prawne dotyczące własności intelektualnej i licencji. Dlatego będziecie mogli nabyć takie NFT. Zobaczmy, że komy szef QAnon, albo ktoś powiązany z QAnonem, Ron Watkins, sprzedaje NFT z rzutu w ekranu ze swojego zbanowanego konta na Twitterze. Pierwsze NFT oparty na Ethereum jest w sprzedaży na rynku OpenSea. Ron Watkins, to jest ta chyba osoba, o dokładnie ta który uważany jest za główną siłę stojącą za prawicową teorią spiskową QAnon, która została szybko obalona. Tutaj czytam od razu bardzo, bardzo szybko eee, została obalona ta teoria. Eee, ja nie będę się wypowiadał na ten temat tutaj, bo chciałbym jeszcze przeprowadzić parę audycji. Seria kod Freedom to zbiór pięciu rzutów ekranu tweetów z jego zbanowanego konta na Twitterze. Watkins ogłosił projekt swojej na grupie Telegram, która liczy ponad 425 tysięcy subskrybentów, opisując NFT jako sposób na zebranie pieniędzy na Project Freedom, jeszcze nieokreśloną inicjatywę. Pierwszy NFT z serii Freedom, który przedstawia tweet wysłany 3 stycznia o zbliżającym się ataku 6 stycznia na Stolicę Stanów Zjednoczonych, jest teraz wystawiony na aukcji na rynku NFT OpenSea. W chwili pisania tego tekstu obecna wysoka oferta wynosi 0,2 Ethereum, czyli około 640 dolarów. Aukcja potrwa do 7 października. O, i tak teraz patrzę na tą cenę, jesteśmy właśnie na 39 600 dolarów. Także bardzo szybko i dynamicznie nam się zmienia to. Pewnie w momencie, kiedy wy będziecie słuchać tej audycji, albo będziemy na 42 tysiącach, albo na 39 nadal, chociaż 38 też jest w granicach, także nie jestem w stanie przewidzieć tego. O kolejna wiadomość. Inteligentne kontrakty trafią do Bitcoina przez komputer internetowy Definity, a bardziej Internet Computer. Wysiłki zmierzające do rozszerzenia funkcjonalności Bitcoina w zakresie płatności inteligentnych kontaktów Web 3.0 są już w toku, otwierając drzwi do szerszej adopcji w głównym nurcie. Internet Computer wykorzysta swoją tzw. kryptografię klucza łańcucha do integracji z Bitcoinem, trując drogę inteligentnym kontaktom z natywnymi adresami BTC, które są hostowane bezpośrednio na Internet Computer, ogłosiła we wtorek Fundacja Definity. Ricardo Spagni, były główny opiekun monety prywatności Monero, poinformował, że urzędnicy amerykańscy zwolnili go ponad, y, po ponad miesiącu w areszcie. We wtorkowym tweetie Spagni powiedział, że współpracuje ze swoim zespołem prawnym, aby powrócić do RPA, aby zająć się zarzutami przeciwko niemu. Władze USA aresztowały Spagni w sierpniu pod zarzutem oszustwa związanego z domniemanymi przestępcami, które miały miejsce w RPA w latach 2009-2011. W filmie Cape Cookies aktywnie współpracuje z moimi prawnikami nad sposobem jak najszybszego powrotu do RPA, aby zająć się tą sprawą i załatwić ją raz na zawsze. Powiedział Spagni, to jest to, co zawsze chciałem zrobić. Rząd RPA starał się o ekstradycję tych zarzutów od Spagni, twierdząc, że wykorzystał fałszywe informacje do otworzenia faktur, które zawyżały ceny niektórych towarów i usług, a środki zostały przelane na konto bankowe, które kontrolował. Jeśli zostanie skazany, grozi mu 20 lat więzienia. Więc tu widzimy, że mamy jakieś dogadanie się z mm, po prostu regulatorami, a bardziej z osobami, które go, no przesłuchali pewnie, no i teraz widzimy, że raczej jakiegoś zagrożenia nie ma, że będzie chciał uciec, bo wcześniej takie zagrożenie było. Pytanie, co będzie dalej i czy faktycznie wróci do RBA. Sankcje USA, mamy rosyjską giełdę bitcoinów, ponad 160 milionów dolarów w transakcjach ransomware. Suex to pierwsza giełda kryptowalut, która zostanie dodana do listy podmiotów objętymi sankcjami Departamentu Skarbu USA. Więc Sueks Giełda Kryptowalut, która działa głównie poza Rosją, została usankcjonowana przez Skarb Stanów Zjednoczonych. Giełda jest oskarżona o przetwarzanie transakcji dla osób atakujących oprogramowanie ransomware. Bank Centralny Ukrainy przeniósł się do wspierania rozwoju branży krypto po tym jak ukraiński parlament przyjął na początku września ważną ustawę o kryptowalutach. Narodowy Bank Ukrainy wydał 13 września oficjalne oświadczenie w sprawie podstawowych zasad polityki pieniężnej. No i teraz według NBU kryptowaluty takie jak Bitcoin nie miały znaczącego wpływu na ukraińską politykę monetarną i stabilność finansową ze względu na obecny stosunkowo ograniczony poziom adopcji i dużą zmienność cen. Ponieważ jednak bank nie jest przekonany, że dalszy wzrost adopcji ostatecznie zmniejszy zmienność krypto, NBU podejmuje pewne działania w celu zapewnienia stabilności finansowej. W związku z tym NBU zwróci odpowiednią uwagę, aby monitorować ryzyko szybkiego przyjęcia krypto, szczególnie koncentrują się na prywatnych stablecoinach, w rodzaju kryptowaluty powiązanej z aktywami bazowymi takimi jak waluta fiducjarna lub metal szlachetny. Według banku kryptowaluty ostatecznie stwarzają potencjalne ryzyko zastąpienia waluty krajowej i powstanie równoległego obiegu pieniężnego poza kontrolą NBU. Inne zagrożenia obejmują odpływ kapitału zagranicznego, obawy związane z praniem pieniędzy, a także wyparcie tradycyjnej bankowości. Więc no, tutaj mamy powiedzmy gdzieś są e, po środku tego dodania i widzą zagrożenia również. Wiadomość pojawia się po tym, jak Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 8 września projekt ustawy o aktywach wirtualnych, przyznając prawne uznanie kryptowalutom takim jak Bitcoin. Pomimo, że Bitcoin nie jest prawnym środkiem płatniczym, przepisy nadal pozwalają płatności oparte na kryptowalutach poprzez konwersję aktywów kryptograficznych na fiat, według niektórych urzędników państwowych. Więc najpierw stanowili e, regulacje i teraz z tymi regulacjami zauważają, co jest nie tak w krypto. Tak? Często się tak dzieje, a my w krypto wiemy, że o, tu że jest zielone światło dla kryptowalut. Nie do końca. Można jeszcze tutaj dodać to, że utorowali sobie zielone światło, ale też utorowali sobie zielone światło, żeby zauważyć, że na przykład mogą kryptowaluty wyprzeć ich e, walutę albo mogą utworzyć jakiś e, drugi e, system bankowy. Tak? Więc teraz będą ostrożniej podchodzić do tego, ale zobaczymy, w którym kierunku w końcu tutaj wyjdą. PayPal wydaje nową aplikację konsumencką do obsługi krypto, oszczędności i wpłaty bezpośrednie. Aplikacja oferuje klientom możliwość zarządzania wszystkimi transakcjami związanymi z PayPal z jednego pulpitu nawigacyjnego. PayPal ogłosił wydanie tej nowej aplikacji, która ma być punktem kompleksowej obsługi wszystkich potrzeb klientów firmy w zakresie płatności cyfrowych. Nowa aplikacja obejmuje zarówno przypadki użycia krypto, jak i niekryptograficzne z zakładką portfela do zarządzania płatnościami kryptowalutowymi i wysokimi oszczędnościami. Rzeczywiście ogłoszenie PayPal obejmowało partnerstwo z bankiem internetowym Synchrony Bank, aby zapewnić konto oszczędnościowe o wysokiej wydajności za pośrednictwem nowej aplikacji. W ramach ogłoszenia Gigant płatności cyfrowych ujawnił, że dzięki nowej aplikacji klienci mogą uzyskać do nawet 40% rocznego zysku procentowego od swoich oszczędności, także to nie jest taki wysoki. No, porównanie do banków to pewnie jest wysoki, tak? 0,4% roku oszczędności, jeżeli trzymamy tam nasze krypto, no to jest wiadomo. Trochę jest, tak, ale nie to, co byśmy oczekiwali ze świata krypto albo do czego jesteśmy przyzwyczajeni w świecie krypto. No ale ten nowy produkt zostanie wprowadzony. Pewnie on tak nie razi, tak? Ta procentowość jak powiedzmy 5-7%, albo 50% w ciągu roku. No, system bankowy. Ok, przejdźmy do polskich YouTuberów: Piotr i Seabridge, most między Ethereum, Polygon, BSC, Phantom, Arbitrum czy AVAX. Instrukcja krok po kroku. Dalej, 3, 2, krypto. Evergrande część druga. Każdy czeka na Fed. Cały rynek czeka: Saitama, Moon, Synapse, Newsy. Dalej, jest rekin biznesu: kryptowaluty nabity w butelkę i zrobiony w konia. Jurek S. analizy trzęsienie ziemi w krypto w skali BTC, XRP, Ethereum, Algo, Shiba, indeksy, Vs, dolar. Mamy kryptowójka, mocny dołek i odbicie na BTC. Mój pomocnik jest dzienna dawka dyskomfortu. Regulatorzy biorą się za CeFi, Celsius, Coinbase, BlockFi, Are, DeFi też nie może spać spokojnie. Mamy kryptoraport. Bitcoin przy kawie, odcinek 6.1. Ile spadnie Bitcoin, kryptowaluty przy korekcie? Analiza również. Tomasz Wrzeszyński, jak widzieć, więcej niż przeciętni ludzie, analizowanie inwestycji, biznesu, życia. kryptokamikadze, metale szlachetne, moja opinia na ten temat. Mamy też Elevate CV, Alter, aukcje na Kusamie, przedstawiamy projekty. Grupa liderów, ankieta na oficjalne zaproszenia do TS. 8, Trzech unika startu, chcą być na liście wstydu. PST, zobacz kto. Encyklopedia Krypto, Poranek z Krypto, wszystkie oczy skierowane na Chiny. Salwador kupuje na BTC na promocji. No i Mike Satoshi, Bitcoin powyżej 40 tysięcy, Ethereum po 2800 to zakup dołka. Turcja idzie na wojnę z Krypto. No i mamy Cardano, e, warstwa druga. Komentarze zobaczmy, czy są jakieś tutaj e, komentarze. Jeżeli chodzi o książkę, a właśnie książka, przecież dalej jest oferta. E, chciałbym tylko powiedzieć wszystkim, że została 1 piąta wszystkich. Nie mówię ile to jest, ale jedna piąta. I mam nadzieję, że osoby, które po promocji się spóźnią, będą miały taką możliwość. Ale jeżeli dalej tak pójdzie, to książka niestety zostanie wyprzedana przed zakończeniem tej promocji. Więc jedna piąta książek została. Także nie ode mnie to zależy tak naprawdę. I dziękuję wszystkim. A jeżeli nie dostaliście jakiegokolwiek audiobooka, piście na ten mail, z którego dostaliście potwierdzenie i tam. Link zostanie przesłany. Bardzo często wpada w spam, ale zdarzają się przypadki, że nawet w spamie nie ma, więc wtedy wysyłam od razu linka, czy tam ktoś wysyła z ekipy, jeżeli czyta te, te, te maile. Także to mamy już przepowiedziane. No i Matrix, dzięki Fenix, podoba mi się to, co robisz. Dzięki, również mi się podoba, że wpadacie i komentujecie czasem. Dalej mamy Horiado, a Krypto Kirby, albo Kirby. Ten jest niezły, choć raczej pesymista. Nieraz przewidział spadki, gdy wszyscy: Moon boję się hmm, 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 wzrostami, okej? Okay? Także dzięki za to. E, dalej, Marcin Klimczak, znam, jeżeli chodzi o kryptokirby, czasami wyglądam. Faktycznie on ma fajne teksty, z tego co pamiętam. Marcin Klimczak, znam fajny sposób jak zarobić na krypto w Szczycie Hossy zorganizować webinar, minimum 200 osób po 3000 od osoby, daję Wam to, 600 tysięcy złotych wynajem sali, a w Szczycie Hossy, wiadomo cena rośnie i obojętnie co powiecie, każdy z tych ludzi będzie zadowolony bo cena rośnie, po miesiącu powtórzyć i tak jeszcze kilka razy jak zacznie się Bessa, jeszcze ze dwa webinary następnie podkręcić ogon i zawinąć kitę i powiedzieć, że zaczyna się Bessa, no, zawsze można Zrobić predykcję, że Bitcoin będzie po 300 tysięcy, a dzień później Bitcoin spada tak? O 5 koła, nie? na przykład, i zmniejszyć tą predykcję na następnym filmie. Też tak można zrobić. Z drugiej strony można też inaczej zrobić. Gdybyśmy realnie podszedł, gdybyś realnie podszedł do tematu, wziąłbyś za taki kursik 6 tysięcy, jak już działające firmy na tym rynku i wtedy no, 200 osób zarobiłoby ci dużo, dużo więcej i stałbyś się może, prawie że milionerem. Też tak można zrobić. Nie polecamy. Raf, no to przelećmy tę 80. Chodziło o linię, ok? Boże. O zgrozo, wyobraź sobie, jak można wyciąć to z kontekstu. Wow. Linię 80 mamy przekroczyć, nie przelecieć. Dziękuję wszystkim za to, jak zwiewnie słuchają tutaj wszystkiego. I tym zwiewnym krokiem kończymy dzisiejszą audycję. No i spokojnie. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze spójrzmy na to, dobrze o tym mówiłem. Właśnie teraz sobie patrzę na wykres. 41 300. Zobaczmy ostatnią świecę, ale tu się dzieją dzisiaj ruchy na cenie bitcoina. Zobaczmy tą ostatnią świecę. A więc mamy 41, 400. W jednej godzinie zeszliśmy do 40 700. Nie, 40. 39 500. Dokładnie. Wow. 39, 500, a 41, 400. To są widełki, co? No i na razie jest na zielono. Niezły hammer tutaj wychodzi z tego. Zobaczymy, jak będzie się kształtował rynek dalej, ale faktycznie te 3900 39 już zostały osiągnięte. I pytanie, czy faktycznie to już jest dołek? I teraz idziemy w górę. Dajcie znać, co wy myślicie. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.